3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie polskich frankowiczów. Wyrok ten może teoretycznie uprościć i przyspieszyć toczące się postępowania w sprawach frankowych. W kontekście powyższego wielu kredytobiorców zadaje więc sobie zapewne pytanie, czy jednak wstrzymać się z roszczeniami i dochodzeniem swoich praw aż do momentu, gdy ukształtuje się linia orzecznicza po wyroku, co może zająć jeszcze minimum 2 lata, czy też już teraz skierować powództwo przeciwko bankowi. Postaramy się więc na to pytanie odpowiedzieć. Obecnie sprawy frankowe kształtują się w postępowaniach następująco. Kredytobiorcy w sądzie kwestionują zawarte w umowach klauzule przeliczeniowe jako niezgodne z prawem, gdyż praktycznie zawsze przeliczenie kursu waluty następuje według tabeli kursów waluty obowiązującej w danym banku, na które kredytobiorca nie ma żadnego wpływu. Takie działania, a więc swobodne kształtowanie przez bank zobowiązań kredytobiorcy, są powszechnie w orzecznictwie traktowane jako niedozwolone, z czym zgodził się również niejednokrotnie Sąd Najwyższy, gdyż pozwalają bankom na dodatkowy zarobek kosztem kredytobiorcy. W momencie, gdy sąd uzna, iż dane postanowienie umowne jest niedozwolone, czyli stanowi tzw. klauzulę abuzywną, kredytobiorca nie jest takim postępowaniem umownym zobowiązany dla zawartej umowy kredytowej, ma to więc bardzo doniosłe skutki. W przypadku kredytów indeksowanych dochodzi bowiem wówczas do tzw. odfrankowienia umowy kredytowej, czyli kredyt staje się kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR. Natomiast w przypadku kredytu denominowanego usunięcie z umowy takich zapisów powoduje, że zawarta umowa kredytowa staje się nieważna. W jednym i drugim przypadku banki ponoszą więc straty. Na skutek odfrankowienia muszą bowiem zwrócić kredytobiorcom nadpłatę pod stałą na skutek stosowania niedozwolonych postanowień umownych, a kolejne raty płacone przez kredytobiorcę będą już niższe. Natomiast w przypadku unieważnienia bank na kredycie nic tak naprawdę nie zarabia, gdyż umowa traktowana jest jako nieważna od samego początku, czyli od momentu jej zawarcia. Banki wpadły więc na pomysł, by niedozwolone postanowienia umowne zastępować innymi regulacjami i takie stanowisko w sądach próbują forsować. W niektórych wypadkach takie działania się powiodły i sądy wypełniały powstałe w ten sposób luki, jednakże Trybunał Sprawiedliwości ma w tym względzie odmienne zdanie i generalnie nie dopuszcza, by sądy mogły wykonywać taką ingerencję. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim wyroku stwierdził, że sąd luki powstałej na skutek wyeliminowania z umowy klauzuli niedozwolonej uzupełnić nie może. Ponadto w orzeczeniach wydanych w innych sprawach Trybunał stoi na stanowisku, że jeżeli przedsiębiorcy mają przestać stosować niedozwolone postanowienia w umowach, to nie może im się to opłacać. Pozostawienie zaś sądom możliwości uzupełnienia tak powstałych luk powoduje, że banki czują się bezkarne, bo i tak pełnych konsekwencji za swoje działania nie ponoszą. Dotychczas banki utrzymywały narracje, które miały pokazać społeczeństwu, że problem frankowiczów jest marginalny i nagłaśniany głównie przez pieniaczy niezadowolonych ze wzrostu kursu franka. Obecnie nawet banki nie ukrywają, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmieni sytuację na polu walki z frankowiczami. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy w związku z powyższym teraz jest już odpowiedni moment na złożenie pozwu przeciwko bankowi, uregulowanie swojej sytuacji z kredytem frankowym. Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie, mając jednak na uwadze poniższe argumenty. Ważny powód za złożeniem pozwu przeciwko bankowi możliwie szybko to wydłużenie czasu prowadzenia procesu. Medialny rozgłos z czasem doprowadzi do tego, że wielu frankowiczów dowie się o możliwości odzyskania pieniędzy od banku. Spowoduje to znaczne wydłużenie czasu procedowania przez sądy, ale także czasu oczekiwania na pierwszą rozprawę, która już teraz wynosi około roku. Ważniejsza jest jednak kwestia, że podczas prowadzenia sprawy swoje roszczenia będzie można oprzeć na klauzulach niedozwolonych, które są wpisane do rejestru UOKiK. Większość korzystnych dla frankowiczów wyroków wykazuje istnienie klauzul abuzywnych, które są wpisane do rejestru Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Rejestr ten wygasa w 2025 roku, czyli za 6 lat. Tyle jest czasu na skuteczną walkę w sądzie i całkowite unieważnienie umowy kredytu, gdyż potem bez tego rejestru będzie znacznie trudniej. Problem może stanowić długość prowadzenia spraw frankowych, ale także dostępność prawników specjalizujących się w prowadzeniu spraw frankowiczów.
Powszechnie wiadomo, że w Polsce jest tylko kilkanaście kancelarii oferujących wysoką jakość usług oraz stosujących sprawdzoną argumentację przed sądem. Zapewne nie będą one w stanie obsłużyć tak dużej liczby klientów. Składając pozew teraz, mamy szansę zlecić sprawę najlepszym prawnikom wśród specjalizujących się w sprawach frankowych. Obecnie prawo jest po stronie frankowiczów. Oczekiwanie ze złożeniem pozwu to spora niewiadoma. Lobby bankowe działa cały czas i kto wie, czy widząc duże straty finansowe, nie przepchnie zmian w prawie, które utrudnią, ograniczą lub nawet uniemożliwią frankowiczom dochodzenie swoich praw. Związek Banków Polskich już od pewnego czasu przestrzega przed katastrofą, jaka spotkać może polski system bankowy na skutek tak korzystnego dla frankowiczów orzeczenia Trybunału. Niewykluczone więc, że rząd weźmie sprawy w swoje ręce, a to różnie może się skończyć. Kredytobiorcy, którzy nie zdecydowali się na dochodzenie swych praw w sądzie, mogą więc nigdy nie odzyskać wszystkich pieniędzy, lecz tylko ich część. Ponadto należy pamiętać, że tak jak każde roszczenie, również to roszczenie względem banku ulega przedawnieniu. W tym przypadku okres przedawnienia wynosi 10 lat. Zatem raty zapłacone ponad 10 lat temu uległy już przedawnieniu i w tym zakresie nie można skutecznie dochodzić roszczenia przeciwko bankowi. Z każdym zaś miesiącem kolejne roszczenia się przedawniają, z całą pewnością nie ma więc na co czekać, tylko należy zacząć działać.